termin działanie pomocnicze substancji leczniczej nie jest zdefiniowany w rozporządzeniu MDR 2017/745, ale jego interpretacja została zawarta w wytycznych MDCG 2022/5, które dotyczą wyrobów z pogranicza. Zgodnie z tymi wytycznymi, działanie pomocnicze substancji w stosunku do działania wyrobu należy rozumieć jako zachodzące w ciele lub na ciele ludzkim lub też na jego składnikach i wspierające wyrób w osiąganiu jego określonego zastosowania medycznego. Przy rozstrzyganiu kwestii, czy działanie substancji w wyrobie jest pomocnicze, czy może zasadnicze, można zadać sobie następujące pytanie. Czy usunięcie tej substancji z wyrobu zmieni lub wpłynie na jego zasadnicze działanie i przewidziane zastosowanie medyczne? Bowiem jeśli wyrób pozbawiony substancji leczniczej nie będzie mieć tego samego działania czy zastosowania, to nie można mówić o działaniu pomocniczym substancji leczniczej, lecz o działaniu głównym. W konsekwencji produkt nie będzie spełniał definicji wyrobu medycznego, lecz definicję leku i tym samym będzie podlegał pod wymagania lekowe. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MDR, przy rozstrzyganiu o tym, czy dany produkt jest objęty dyrektywą lekową czy rozporządzeniem MDR, szczególną uwagę zwraca się na zasadniczy sposób działania produktu. Kluczowe jest, aby to zasadnicze działanie nie było oparte na substancji leczniczej. I do obowiązków producenta należy wykazanie, i to tylko i wyłącznie w oparciu o najnowsze i obiektywne dane naukowe, czy dana substancja ma działanie wyłącznie pomocnicze w stosunku do wyrobu, czy też może główne. Intencje producenta nie są tutaj istotne i zwykłe oświadczenie w tym zakresie również nie będzie wystarczające.